Cześć! Dzisiaj naniesiemy wzór na kubek dzięki mazakom CriCut Infusible Ink. Mazaki Infusible Ink występują w różnych zestawach i kolorach. Za ich pomocą możemy nanieść na kubki czy tekstylia dostosowane do sublimacji dowolny wzór lub napis. Tusz zawarty w mazakach po odpowiednim utrwaleniu zostawia trwały efekt, dzięki czemu kubki możemy następnie myć w zmywarce, a koszulki czy inne tkaniny możemy spokojnie prać w domowych pralkach. Wzory możemy naszkicować odręcznie lub wykorzystać do tego ploter tnący. W takim przypadku projektujemy wzór w programie plotera. Aby dostosować wielkość elementów, możemy dokładnie zmierzyć nasz kubek lub wybrać gotowy szablon z darmowej bazy wzorów CriCut. Na szablonie otwieram grafiki śnieżynek, następnie zaznaczam opcję Pen zamiast Cut, tak aby program wiedział, że wzory będą szkicowane. Kilka chwil zajmuje mi przygotowanie odpowiedniej kompozycji. Wplatam w nią napis, używając cienkiej czcionki papryka. Następnie zmniejszam odległość pomiędzy wierszami, wpisując ujemną wartość w parametrze Line Space. Wszystkie elementy, które chcę naszkicować, zaznaczam i wybieram opcję Attached. Upewniam się, że kształt kubka zostanie wycięty, a wzory wewnątrz naszkicowane. Wyśrodkowuję je względem siebie i przechodzę do zakładki Make It. Tam wybieram opcję odbicia lustrzanego, a na liście materiałów znajduję papier do drukarki. Program podpowiada nam, aby do pierwszego uchwytu plotera włożyć mazak, a do drugiego ostrze. Na macie układam arkusz białego papieru, a następnie ładuję ją do plotera. Po chwili ploter rozpoczyna szkic i cięcie naszego projektu. Po zakończonym procesie cięcia zdejmuję arkusz papieru z maty. Układam go wokół naszego kubka i zabezpieczam taśmą termiczną do sublimacji. Całość dodatkowo zabezpieczam papierem do pieczenia. Włączam prasę do kubków. Gdy się nagrzeje, ostrożnie wkładam do niej kubek. Czekam, aż prasa wyda dźwięk informujący o zakończeniu procesu wgrzewania. Po wyjęciu kubka z prasy czekam około 15 minut do momentu jego całkowitego ochłodzenia. Zdejmuję papier z kubka i możemy zobaczyć gotowy efekt. Jak widzicie, kubek jest już gotowy, zajęło to zaledwie kilka minut. Do naszkicowania wzoru możecie użyć, tak jak ja przed chwilą, plotera tnącego bądź stworzyć wzory samodzielnie i naszkicować je odręcznie na kartce papieru. Jest to super opcja na stworzenie kreatywnych warsztatów z dziećmi bądź hobbystyczne wykorzystanie prasy CriCut. Jeżeli ten film Wam się spodobał, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych inspiracji.